Nie mam żadnych wątpliwości, że niezależnie od miejsca i niezależnie od sprawcy, prawo powinno być równe wobec wszystkich. A w tym w niektórych z tych przypadkach, jak Państwo widzą, nawet po tych zmianach, które dzisiaj czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czy Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało, nawet mówimy o zwiększeniu zakresu odpowiedzialności karnej tego typu sprawców. I oczywiście Pan może podać szereg konkretnych przykładów. Ja bym powiedział, ja również je znam, też jako osoba, która jest kibicem sportowym i w swoim zakresie zawsze to podkreślam. Dzisiaj nie jest czas wskazywania, kto za tą sytuację bardziej odpowiada, czy to jest kluby piłkarskie, czy to jest spółka Ekstraklasa, czy PZPN, czy coś do robienia mają poszczególni przedstawiciele administracji rządowej. Każdy z nas niech wykona tą pracę w swoim zakresie. My szczegółowo na przykład analizujemy orzecznictwo sądowe przy różnych zdarzeniach na stadionach i też że ujmujemy to w planach szkoleniowych dla sędziów, czy także w planach szkoleniowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. A że możemy podać wiele przykładów, które bym powiedział będą wzbudzać nasze wątpliwości. Tak całkowicie się z Panem zgadzam i cieszę się z tego, że jest tak ożywiona ta dyskusja, chociaż oczywiście smucą mnie wydarzenia, które do niej doprowadziły, bo wszystkim nam to uzmysławia, w jakim jesteśmy punkcie i jak wiele jeszcze mamy do zrobienia do Euro 2012. A dlaczego w praktyce wymiar sprawiedliwości w Polsce jest tak pobłażliwy wobec osób, które zakłócają porządek na sportowych imprezach masowych? Powtórzę jeszcze raz, Pana pytanie słuszne jest jednak pytaniem uogólniającym, bo tutaj ja się cieszę, że w najbliższy czwartek będzie spotkanie, którego gospodarzem jest minister sportu, pan Adam Giersz, będziemy obaj, będzie także przedstawiciel prokuratora generalnego, bo oczywiście tutaj tej analizy trzeba dokonać na różnych etapach, czasami też można zastanawiać się nie tylko w kontekście, czy to działań określonych służb, czy to orzeczenia sądowego, ale także zakresu i wniosku prokuratury. Możemy Panu zadeklarować, że wszyscy będziemy chcieli tą pracę w swoim zakresie wykonać. Ale rozumiem, że na chwilę obecną przyzna Pan rację, że ta pobłażliwość wobec tych osób jest. Dochodzi do zdarzeń, do których nie powinno dochodzić. Musimy wszyscy zrobić wszystko, żeby nie tylko euro, ale wszystkie wydarzenia sportowe w naszym kraju były bezpieczne.